tam. Pogoda dzisiaj bardzo pochmurna, lekko mży deszcz. Ongirt daje z biedą około 10% swojej nominalnej mocy. Co do instalacji off-grid, zobaczymy ile panele dają. Napięcie jest 240 V, 1,3 A. Cały 312 W. Na chwilę obecną jesteśmy przełączeni na sieci. Jest za niskie napięcie na akumulatorze. Akumulator się ładuje, więc dom jest zasilany przez bypass sieci. Ale to się pewnie za chwilę zmieni, bo jednak ten akumulator się podładowuje. Ma 53,9 V i przy 54, jak dobrze pamiętam, czyli z lekkim hakiem, przełączy się ten na swój system wewnętrzny. Ten film nagrywam z powodu tego, że ktoś tutaj zadał pytanie, zresztą na innych kanałach też widziałem, że ludzie się pytali, w jaki sposób jest to wszystko podłączone. Więc narysowałem taki schemat, bardzo uproszczony, brakuje tutaj zabezpieczeń, podliczników, ale tak, sytuacja wygląda tak, że prąd przychodzi nam do domu ze sieci, jest to system trójfazowy. Tutaj w tym miejscu jest licznik, zabezpieczenia przedlicznikowe, rozłącznik i z tego miejsca mamy rozdzielone na przełącznik sieć agregat. A może tutaj będę pokazywać, to jest ten przełącznik. On ma trzy pozycje. Pierwszą, 0 i drugą. Czyli tak, ten przychodzi nam z sieci prąd i drugie miejsce, z którego nam przychodzi prąd, to jest inwerter off-gridowy. W zależności od pozycji, czy mamy na jedynce, czy na dwójce, albo 0. 0 to wtedy ten jest całkowicie odcięte. Tutaj jest wejście na dom. Mamy wybór po prostu źródła prądu, z którego ma być dostarczany. Jeśli chodzi o inwerter off-gridowy, to jest inwerter jednofazowy, więc wszystkie fazy są tutaj zmostkowane. Przed tym rozłącznikiem mamy wydzielone gniazdko siłowe, które jest tam na zewnątrz w domu i jest podpięta instalacja on-gridowa, czyli tam te 7,28 kW. Oczywiście ze swoimi zabezpieczeniami i tak dalej. I mamy ten wydzielony obwód jeden z jednej fazy, który idzie do inwertera off-gridowego. Czyli ten, tak jak teraz na bypassie ten lecimy, to ten prąd po prostu z tej jednej fazy przelatuje przez ten inwerter. Tutaj te fazy są zmostkowane. Oczywiście ten przechodzi przez ten przełącznik i ten dalej leci sobie na dom. Tutaj oczywiście są zabezpieczenia kolejne, ten są trzy małe rozdzielnice, ten, w których w każdej z tych rozdzielnic są bezpieczniki, ten eski i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnej opcji, żeby coś śmiało się spalić i tak dalej. Przykroje przewodów są tak dobrane, żeby ten wszystko było w porządku. Co do inwertera off-gridowego, mamy tutaj ten panele podpięte, czyli 4 kW, 4,1 bodajże, jak dobrze pamiętam, są to dwa stringi. Jeden składa się ze 6 paneli 385 W, a drugi się składa ze 8 paneli 230 W. One są podpięte przez diody prostownicze 30 A, więc napięcie mamy około 280 V, jak jest rozwarte. Różnica między stringami tam jest około 1 V, więc jest to dopuszczalne. I ten druga sprawa, ten natężenie prądu, ten jest to maksymalnie coś około 17 czy 18 amper. Dodatkowo jeszcze jest jeden mały string, 1 kW. Na razie nad nim tutaj pracuję, bo po prostu ten akurat przy przeróbkach ten, tam zostało kilka paneli, ten jest to ten przez ładowarkę MPPT podpięte bezpośrednio do akumulatora. Ale nad tym systemem jeszcze pracuję, ten
się zastanawiam po prostu, czy nie dokupić jeszcze jednego falownika off-gridowego. Je można spiąć razem, tu jest akurat ten model posiada porty komunikacyjne do łączenia falowników. Można stworzyć system trójfazowy, albo ten można szerokowo, przepraszam, równolegle ten połączyć falowniki, czyli zwiększając moc. Gdybym dokupił drugi falownik, to ten mamy wtedy moc około 11 kW i ten możliwość ładowania ze dwóch różnych stringów, czyli każdy falownik jest w stanie uciągnąć około 6 kW paneli, 6 kW pików. No ale to jest temat przyszłości. Na razie się zajmę rozbudową baterii, która jest tutaj, czyli te 6 kWh. To jest chyba BMS, który pilnuje tej baterii. Oczywiście zabezpieczenia, BMS sam też pilnuje, sam jest w stanie rozłączyć tą baterię. Przykładowo, gdy napięcie spadnie na jakiejś celi za nisko, poniżej 2,5 V, gdy pobór prądu jest za duży, albo ten w sytuacji, kiedy po prostu cały akumulator jest ten za mocno wyładowany, a inwerter sam się nie przyłączy z jakichś powodów, chociaż progi są inne na inwerterze postawione, to też wtedy odcina tą baterię. I przy ładowaniu w drugą stronę też. Gdyby się coś działo, ten, że jedna cela ma ten po prostu za wysokie napięcie, czyli 3,65, on wtedy zaczyna balansować, ten, czyli za pomocą tych nie za grubych przewodów ten wyrównywać napięcia na celach, czyli ten jedna dostaje trochę więcej tego prądu, druga trochę mniej, ale robi to do pewnego progu, że ten zaczyna później ograniczać ładowanie. Ten nie ładuje wtedy na przykład 30 czy 40 amperami, tylko ładuje tylko 10 amperami, żeby właśnie wybalansować pomiędzy tymi celami. To jest taka jedna rzecz. Pracuję tutaj jeszcze nad jednym systemem, na razie to tylko tak wisi sobie wszystko. Ten, mamy tutaj Raspberry Pi, czwarta wersja. Falownik jest podpięty po USB. Tutaj akurat teraz w tym momencie to jest te drugie USB, jest nie jest podpięte, ale ten do BMS-a da się podpiąć przez USB. I już tam znalazłem w internecie ten, na zagranicznych portalach, że do Home Assistanta da się ten wrzucić ten odpowiednie oprogramowanie i tym wszystkim. Jakby ktoś pytał, dlaczego akurat tak mocno tą instalację rozbudowuję, to obecnie ten mam zapotrzebowanie na energię około 10 MW w skali roku, a w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, może 2-3 lat, przewiduję, że to zapotrzebowanie ten może mi skoczyć nawet do 20 MW, więc przez to akurat w tym kierunku idę z tym wszystkim, że część jest on-gridowa, druga część będzie off-gridowa, czy w sumie bardziej taka hybryda, bardziej niezależna od przepisów, bo trochę sobie za bardzo nie wyobrażam tego, żeby zainwestować masy pieniędzy w to wszystko, bo to swoje kosztuje. Ten, chociaż się samemu to robi, to jest dużo taniej, ten taniej niż jak to firmy składają, gdzieś prawie połowę ceny z tego, czy około 60% tego kosztuje, co firma bierze, ale przykładowo ktoś zainwestuje masę pieniędzy, wszystko, a ten ktoś po prostu z rządu z jednym przepisem po prostu wszystko przekreśli i stanie się to wszystko nieopłacalne, bo to jest wszystko możliwe. Ja wiem o tym, że prosumenci, ten tak jak ja, ten mamy mieć 15 lat od daty podpisania, ten niby gwarantowane te same zasady, ale kto wie, czy nie wprowadzą podatku od mocy instalacji, czy jakichś innych rozwiązań, albo rozliczenia półroczne, więc metod jest sporo. A tak jak mówię, ten zapotrzebowanie na prąd będzie rosło. Ten może w przyszłości jakaś pompa ciepła, albo jakiś samochód elektryczny, zobaczymy. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, łapki w dół, łapki w górę, jak to woli. Pozdrawiam.